zupełnie inaczej dzieje się na trwającej budowie ulicy Pileckiego w Suwałkach. O ile przez wiele miesięcy okoliczni mieszkańcy patrzyli na rozgrzebany plac budowy nowej ulicy, o tyle teraz cierpliwie znoszą nieustanny szum maszyn dobiegający z placu budowy. Na powstającej ulicy, jak w ulu Suwalski PDM objął plac budowy zaledwie dwa miesiące temu. Postęp prac widać jak na dłoni. Tempo realizacji inwestycji, zdaniem mieszkańców, wskazuje na to, że wykonawca faktycznie dokłada wszelkich starań, by w wakacje z osiedla Północna Kamenę można było dojechać nową drogą. Koszt budowy tego odcinka miasto pierwotnie oszacowało na 12 milionów złotych. Po trudnej przeprawie z niesolidnym wykonawcą, na skutek ponownego przetargu wyłoniono obecnego wykonawcę. Ta zmiana Zaowocowała jednak zmianą wartości inwestycji. Z niespełna 13 milionów koszt urósł do niemal 18,5 miliona złotych.